Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Kocikowa. I to jeszcze masz jedną tablicę, Piotr, żeby było śmiesznie. Albo dopiero będziemy za 0,6. Karolku, jak tam? Wyprawa. Dojechaliście? Chodź, przejdziemy się. Ale trafiliście, widzę. Tam pod zakaz to jeszcze. Jeszcze nie ma nic. Z zeszłego roku, kamerad. Jak się w nim najlepiej pije. Co trener taki wyluzowany? To jeszcze kupa roboty przed nami. Idzie trener tyran. Twój po treningu już nie będziesz kręcił, bo będzie sił mam. Może tak być. Pytania, że z dychą to tak już raczej. Nie, to jest jego. Byle kto nie gra? To jest ostatni mecz jego z dychą, już mu powiedziałem na sparingu. Ale dycha to wiesz, Maradona grał z dychą, Messi grał z dychą. Nie widzisz jak go parzy po plecach. No tutaj jakaś miłość homoseksualna. Pierwszy trening, pierwsza rozgrzewka. Pogoda trochę nie dopisuje. Ale jak widać, zawodnikom KSB to nie przeszkadza. Jak przebiegał twój trening dzisiaj? Mokro. Jestem padnięty. Padnięty, brudny, padnięty, powalczony. Pogoda nam pomaga w opaleniźnie. Nagraj mnie, bo ja jestem tu najprzystojny. Tak, no. Dobry. Dzień dobry, witamy! Szalony autobus! Wesoły! Mamy najprzystojniejszego zawodnika w klubie Szczyrka. Dzień dobry. Klata jest, dobry. Wszystko jest. Pompa musi być. Przynajmniej jeden transfer się udał. Tak. Tu jeszcze nie ujawniaj twarzy, bo jeszcze nie jest wszystko dograne. No do... Ale... Dawaj, ja będę nagrywał. Ja podobno przychodzę do Kocikowej. Bardzo dobrze. Mamy właśnie przerwę obiadową. No. Żele już jest głodny. O, piwko. Nawiąż interakcję. O co w tym chodzi? Ty nawiązujesz interakcję. Fajną masz koszulkę, Seba, pokaż. Co robi nasz główny kucharz? Co to będzie, panie Szymonie? Mięso ze świni. Nawet pisze, że wieprzowe. Muzułmańskie danie widzę. Muzułmańskie danie. Olej wyciskany ze siedlarza. A to? No, a to jest już to, co mi się tam sypało. Aha, dobra. A gdzieś była jeszcze marynata. Marynata, no właśnie, bo marynaty taką robimy. To jest najciekawsza rzecz w tym wszystkim. Proszę, na grillu pojawiły się pierwsze kawałki mięsa, co od razu ściąga sępy rozmaite ze wszystkich stron świata. Za zapachem. Za zapachem, jeszcze mało masz w brzuchu. Kiedy rzucisz palenie, żelo? Jak awansujemy do okręgu. Kocikowa, dzień drugi. Właśnie zbieramy się na poranny trening o godzinie 10:30. Daj to piłkę! Jesteśmy na rozgrzewce. Początek treningu prowadzi Przemek Musiał. Kontuzja, panie Robercie, kontuzja. Dajcie jeszcze piłę. Zawodnicy kontuzjowani prowadzą trening indywidualny. Co tam, gwiazdy, jakieś zmęczenie się wkradło? Nie, co ty, cudownie jest. Harad zmęczony czy rozgrzany? Nie. Zimny jeszcze. To już kilku w granicach śmierci klinicznej. Lewo? Maszeruj albo gin, wiesz jaka jest zasada. Harad, ty potrzebujesz pić w ogóle? Czy jest woda potrzebna? No idiot. Trzeba jest Carlos, bo przyjechał z Peru. Aha. Dosyć mocny, intensywny trening. O którym zając nam opowie? Co robiliśmy? Biegaliśmy. Coś więcej? Dobra. Piątka. Słynne miejsce już. Proszę, polityk. Nieprzytomny. Mateusz, jaki jest plan?
Bo od wczoraj mamy regulamin klubowy i Jakub Habdas. Dzień dobry pani Aniu. Niestety pani nie ma, więc Jakub będzie szukał korków, bo zostawił gdzieś tutaj pod altanką. I będzie go to kosztowało pierwszą dyszkę do skarboneczki. Dziękuję. Dziękuję. Cyba, Cyba, chodź, będziesz grał na ataku, chodź. Trening jest, chodź. Będziesz na ataku grał, chodź. Gdzie to idzie? No kurde, do domu trzeba jechać. Ludzie, a tu tak fajnie. Cześć, nagraj mi, bo ja zapomnę. No pięknie, pięknie. Gdzie ty idziesz? Łowikowic. Ale tu masz szansę teraz się przyznać do winy, przeprosić. Nie. Nie, nie przyznajesz. Nie będzie przepraszam. Za co nie przeprosił? Za co nie przeprosił? Ja nie wiem, ale za coś nie przeprosił. Szczyro, proszę tu do kamery przeprosić, że nie chciałeś iść do GLKS. Elegancko. Dobry. Dzień dobry. Moje ząbki. A co to jest? Panowie, co to jest? No wiecie co, to miał być obóz sportowy. To miał być obóz sportowy. Co to tam stoi w kuchni? W kuchni stoi flaszka, która nie została wypita, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy sportowcami, nie pijemy. Aha. A te sześć innych? Nie było sześć innych, była jedna. Kierownik. Żabka. Kafe. Karol, jesteś coś w stanie powiedzieć, co nie będzie przekleństwem i nadać do filmu? Czy raczej ciężko? Gruby, dobrze trafiliśmy? Z kim gramy sparring? Gramy z okręgową. Z kim? Z okręgową gramy. Tak się drużyna nazywa, czy o co chodzi? Tak się nazywają. Preferują niższy poziom gry. To jest w radzie drużyny gość. Kuba, opowiesz nam o tym zabiegu, który tu przeprowadzasz, bo on jest dosyć skomplikowany. No, no stop. Sobie stopy. Aha, a on co? Są zmęczone po obozie. Nic śmiesznego ci nie powiem do tej kamery. A ja przepraszam, ja nie wiedziałem, że to nagrywasz. Nie, tak se trzymię. Tak se trzymię. Ja do dupy trzy mi wkurwia, nie widać, spokojnie wchodzę na pojeźdź, bo już dzisiaj nie włączam telefonu. Bardzo ładnie. Kto cię wkurwia? Chyba cały świat. Czemu cię wkurwia, Emery? Bo mnie nie rozumieją. Gramy z kim? Z Gielkę, Spartak. Wielka noc coacha. Tak? Silna lokalna drużyna. W dużych aspiracjach i ambicjach. Oczywiście niekorzystnie. Jaki plan na ten mecz? Tak, żeby nie było karny. Solidna jednostka treningowa, mamy biegać. Ma się z nas lać jak... Nie wiem z czego. No patrząc w niebo, no to... Nie ma wątpliwości, że trzema napastnikami wychodzimy, tak? A nie, ofensywnie. Ofensywnie. Założenie trenera, możesz dopytać ofensywnie od początku. Na przełamanie Kuby i Krabi. Ty, ale tu chodzi o... Czekaj, tu chodziło o to, że no. To było odniesienie do Kanady. Dokładnie. Natomiast, lepiej do Kanady wyjedziesz do Francji, no nie oszukujmy się. Na pewno. A najlepiej rzucić wszystko i wejść. Znaczy generalnie to do Kanady lepiej wylecieć niż wyjechać. Czemu jak kolano? Co? No boli, no. Pewnie rozbiega złamania. Tak będę najlepszy. No, no nie ulega wątpliwości. A ja na Brawo! Sebastiana, wygraj!
Zostań. Ale piła. No.